Szanowni Państwo, dzisiaj postanowiliśmy troszeczkę zmienić formułę naszych spotkań i poprowadzić takie troszeczkę luźniejsze spotkanie z panią Krystyną Baranowicz, która napisała, pani Krystyna jest z Łodzi i jest reprezentantką z Stowarzyszenia Łódzkiego Słonik i w ostatnim czasie napisała taką bardzo krótką książkę, znaczy krótką, no 67 stron, to już nie jest krótki format. Także napisała książkę o swojej podróży z dodatkowym Parkinsonem, tak to można określić, także... Pod rękę. Tak, jak to o swojej relacji, także witamy panią Krystynę po drugiej stronie kamery i proszę... Opa, tu mamy naszą książkę. My też będziemy zachęcać Was różnymi formami do zapoznania się z tą książką. Będziemy ją też dystrybuować w jakiś sposób. Na początek, myślę, że na koniec jakiś tutaj zapowiedź tego, jak tą książkę będzie można otrzymać, również dostaniecie. Ale pani Krystyna, zacznijmy od tego, że jest pani osobą chorą od ilu? To trudno powiedzieć. Receptę na Madopar dostałam w 2007 roku, ale przedtem był bardzo długi okres, gdzie usiłowałam się dowiedzieć, co mi naprawdę jest. Wiele wysiłków to włożyłam. Więc można powiedzieć, że to będzie 17. No to trudno jest powiedzieć, w którym momencie się ta choroba zaczęła, prawda? Ale podejrzewałaś coś dużo wcześniej. Coś... Tak, tak. Mianowicie chodziło o to, że zaczęło się to awanturą w banku, gdzie nie chciano mi wypłacić pieniędzy, ponieważ mój podpis był niezgodny z wzorcem, który on był tam gdzieś w tych ich papierach bankowych. No, to się skończyło dobrze, bo te pieniądze dostałam, ale wtedy zaczęłam zwracać uwagę na to, że ja mam naprawdę problemy z pisaniem. Drżał mi tylko mały palec i trochę miałam problemów z nogą, z prawą stopą. Mianowicie jak stałam, to tak kręci, ona była taka niespokojna, taka właśnie. Czy w wannie, jak się opierałam o wannę, to też tak jak ona chodziła. No i zaczęłam chodzić do różnych bibliotek, wykorzystywałam internet, co mi jest. I to trwało ponad 2 lata, usiłowanie znalezienia odpowiedzi, co mi jest. W tym czasie spotykałam się z różnymi lekarzami. O różnych mogę powiedzieć, że byli lepsi lub gorsi w tym procesie diagnozowania. I jak się rzuciłam na tą swoją diagnozę, to byłam i u profesorów, i u docentów, i u lekarzy, i u doktorów, i nawet byłam u takich uzdrowicieli z Mongolii. Nawet pojechałam do bioterapeuty, do Kalisza, ja przecież mieszkam w Łodzi. Także bardzo dużo wysiłków w to włożyłam, żeby się dowiedzieć, co mi jest. I w końcu trafiłam na lekarkę, która wprost powiedziała, nie wiem, co pani jest, ale spróbujemy. I dała mi po raz pierwszy receptę na Madopar, na który zareagowałam fantastycznie, bo się poprawiło moje pismo. I to było dla mnie fantastyczne. Ja tak bardzo chciałam się dowiedzieć, co mi jest, że nawet tego w książce nie ma. Nawet poszłam do psychiatry. Bo zaczęłam podejrzewać, że to mogą być jakieś lęki związane z moją pracą zawodową. I dlatego mam takie kłopoty z pisaniem, bo to pisanie jest jednak w tej mojej pracy bardzo ważne. Ale nie nadawał ten psychiatra na tej samej fali, co ja. Nadawanie na tej samej fali to są takie trudne do opisania emocje, które ja odbieram od osoby, z którą chcę wejść w kontakt. No więc u psychiatry tylko byłam raz i więcej tam nie poszłam, więcej. Ale i po drodze miałam takie różne przygody. Na przykład po 10 latach z tą lekarką, która postawiła diagnozę i dała mi receptę, rozstałam się i poszłam do lekarza następnego, który zażądał jakby zmiany, był bardzo apodyktyczny, zażądał zmiany sposobu leczenia, mianowicie Madopar miałam zażywać w takiej formie rozpuszczonej tabletek. Więc jak ja mu tłumaczyłam, że mój rodzaj pracy nie pozwala mi na to, no to on to skończył, no to jak pani uważa, tutaj w domyśle, albo pani się będzie leczyła według mojej koncepcji, albo się rozstaniemy. No to się rozstaliśmy.
Następny lekarz także został wykreślony, ponieważ właściwie nie on, a otoczenie, w jakim on przyjmował. Gabinet miał w jakimś takim obskurnym, pobiurowym budynku, w których w Łodzi było bardzo dużo. I myślę sobie, jak on tak nie dba o wygląd, jak on oszczędza na wynajmie, to pewnie i jako lekarz nie będzie pewnie zbyt dobry. No to też się z nim rozstałam. No i następny, bo to był pewnie już czwarty z kolei. Ja już się zaczęły takie dokuczliwe dyskinezje, ja się zaczęłam na to skarżyć. On tak na mnie spojrzał z uśmiechem, mówi, to pani przeszkadza. To pomyślałam sobie, no zaraz, no to u kogo ja jestem i gdzie ja jestem. W naszym stowarzyszeniu mamy takie poniedziałkowe spotkania, na które zapraszamy różnych prelegentów. I między innymi był lekarz neurolog, który opowiadał nam o nowych metodach leczenia i tak dalej. I tutaj zauważyłam, że to jest ta sama, czujemy tego samego bluesa, że nadaj na tej samej fali. No i oczywiście też do niego, znaczy z tamtego usług zrezygnowałam, poszłam do tego nowego i to jest ten, który jest aktualnie i to jest ten lekarz, który mi zaproponował zmianę, żeby odejść od... Czasami zmiana w leczeniu i zastosowanie całkowitego nowego podejścia jest dobra, jest świeża, tylko wiadomo, trzeba było się do tego wdrożyć troszeczkę. No tak. No więc to były te techniki, to były iniekcyjne i była to głęboka stymulacja. Na głęboką stymulację od razu mówiła mnie i w ogóle absolutnie to było nie do przyjęcia, ponieważ ja mam taką własną koncepcję, że bałam się tej głębokiej stymulacji z wielu powodów, ponieważ miałam w pamięci moją przyjaciółkę, taką Stefę, która poszła na jakąś drobną, jak jej powiedzieli, drobną operację neurologiczną, a wyjechała na wózku inwalidzkim. Poza tym ja mam taką tezę, że taka ingerencja w mózg może się kończyć z tym, że ja tracę kontrolę nad tym, kim jestem w danym momencie. Mhm. A to było dla mnie nie do przyjęcia, absolutnie nie do przyjęcia. No więc właśnie ta metoda właśnie ingerencji w mózg absolutnie nie była brana do mnie pod uwagę. Ale się zgodziłaś. Proszę, no. ale się musiało coś wydarzyć. Co się wydarzyło? Wydarzył się incydent samochodowy taki. Stałam pod światłami, one były dosyć długo i widzę w lusterku wstecznym, jak z samochodu, który jechał ze mną, wychodzi mężczyzna i zdąża ku mnie. No w pierwszej chwili to miałam trochę pietra, bo myślę, że będzie mi pewnie bił. Bo poprzedniego dnia był taki reportaż w telewizji łódzkiej, jak się kierowcy potrafią zachowywać. No i właśnie takie bójki dosyć częste. A pan podszedł, zapytał mnie, czy się dobrze czuję, czy wszystko jest w porządku. Na moje zdziwienie odpowiedział, bo pani tak dziwnie jedzie. No to wtedy to mnie bardzo to ruszyło. Że mogę wyrządzić krzywdę komuś i mogę sobie wyrządzić tę krzywdę. I wobec tego zmieniłam już swoją postawę do głębokiej stymulacji mózgu. Ponieważ już przechodziłam przedtem takie badania neuropsychologiczne, już miałam papiery gotowe do zmiany, bez tego to już potem bardzo szybko poszło. Jak bardzo się człowiek może bać tej i decyzji o DBS-ie, jakie różne stany lękowe mogą towarzyszyć, to ja myślę, że każda osoba, która jest po DBS-ie, mogłaby inną historię swoją opowiedzieć. I taką historię także opisał Jerzy Pilch, niedawno przecież zmarł. Nie będę go cytowała tutaj, ale w drugim dzienniku, książka drugiego dnia jest bardzo, bardzo dużo takich jego rozważań, przemyśleń. Czyli ogólnie możesz jako osoba chora, ale w ogóle polecić książkę Jerzego Pilcha do przepoczynku. Tak. Tak właśnie. Bardzo, to, bardzo. Nie, mm-hmm. Trochę się popłakać. Mm-hmm. Przy czym mimo, że książka ma tytuł Dziennik i jest pisana dzień po dniu, notatki, to tam dużo jest porównań związanych z literaturą. Mhm. Tak,
Jeżeli mogę, to mogę troszkę poczytać i zacytować tego Filcha, co on odebrał. Mam jeszcze do tego, do ciebie jako do samej osoby parę pytań, więc dobrze. Jerzego, to każdy niech sobie Filcha pożyczy, dziennik drugi. Drugi, albo w ogóle zapozna się z twórczością. Właśnie. Krzysiu, bo to jest sprawa dosyć ważna, bo ty jako osoba chora nie dałaś narzucić sobie chorobie tego, żeby kierowała twoim życiem. Ona jest, ale... Właśnie, ty jako osoba aktywna robisz inne rzeczy. Nawet to, że teraz po kilkunastu latach od diagnozy postanowiłaś siąść i złożyć książkę w pełni, ją napisać. W książce można też przeczytać, że podróżujesz, że masz kontakt, że tak powiem, jesteś aktywna towarzysko, co też nie wszystkim się zdarza. Wiemy o tym, że niektórzy po prostu bojąc się o ten kontakt z drugim człowiekiem i o to, że nie wyglądają już tak korzystnie jak kiedyś, po prostu rezygnują z takich rzeczy. Wiem też, że no, po części twój stan zdrowia to jest ta zastosowanie zaawansowanej metody, natomiast wydaje mi się, że ty po prostu zawsze byłaś taką osobą aktywną i to też, że tak powiem, motywuje troszeczkę do działania, żeby ta choroba po prostu, no, bo że jesteś osobą chorą, to też jest jakiś czy przydomek, czy przymiotnik, ale przecież nie musi definiować całej twojej osoby i całego twojego życia, więc no, to jest coś, co warto podkreślić w swojej osobie. Więc ja myślę, że tak, że to jak się człowiek zachowywał zanim zdiagnozowano, jak był aktywny i z czym ta aktywność była związana. Czy to było tylko, no nie wiem, bieganie, jeżdżenie na rowerze. Owszem, taka aktywność jest bardzo potrzebna, bo ona potem jest jako rehabilitacja. Ale czy był aktywny właśnie i towarzysko, taki otwarty na świat, na to, co nas otacza. Im więcej tej aktywności, tej otwartości na świat przed zdiagnozowaniem, tym ten Parkinson chyba jest lżej znoszony. Tak mi się wydaje, że ja przecież obserwuję osoby, które mają takie zaburzenia, że siąść i płakać, tak jak. A są takie osoby jak ja, które naprawdę, no można powiedzieć, że lekko to znoszę, że pozwalam sobie tutaj w książeczce można na ostatniej okładce zobaczyć, jakie numery potrafię wyprawiać. No, i przeloty. Tak. No właśnie, może przybyliśmy, że wybrałaś się na bardzo dalekie wakacje, mimo tego, że masz wszczepionego DBS-a, to wybrałaś się na bardzo. No ja zazdroszczę takiej wycieczki, może przybliżysz. To jeszcze było przed DBS-em, to jeszcze było przed DBS-em. No to najbardziej. Ale to właśnie tego mi brakuje, takich dalekich wypraw. Oczywiście wyprawa była razem pod opieką moich bliskich, bo sama bym nie dała rady i tego właśnie żałuję. Tych dalekich wycieczek, które naprawdę były fantastyczne niektóre. Ja nie będę się chwaliła, gdzie mnie nie było, ale one były świetne. No tutaj na Filipinach właśnie byłam i uczyłam się także nurkowania. Co jak pan, który mnie tam zapisywał, pan instruktor, tak na mnie spojrzał, tak się wymieniliśmy spojrzeniami rozumiejącymi, o co chodzi. Oczywiście uczyłam się tylko w basenie i tylko po to, żeby to spróbować, a nie żeby to kiedykolwiek wykorzystać. Tak. Także tak. Więc tych dalekich podróży mi bardzo brakuje. Myślałam, że w tym roku pojedziemy takim pociągiem turystycznym do Szwajcarii. Mhm. Ja tam sobie pobiegam, ale już nie daję. Biegasz? Nie. Chodzisz z takich aktywności fizycznych, to co? Tylko chodzę, dlatego że wiele zaczynałam i one się kończyły niepowodzeniem. Na przykład spadłam z konia, przestałam jeździć na nartach, ponieważ wtedy, kiedy zaczynałam, to nie było takich butów, które ci tam dobrze nogę trzymają. Były takie trzewiki króciutkie, więc jakąś tam skręcenie nogi. Na łyżwach nie, bo upadłam, miałam problemy potem z bolącą kością ogonową. Więc cokolwiek zaczęłam, to się to wszystko jakoś tam źle kończyło.
w tenisa dwa razy obojczyk prawy złamany. No w końcu moja mama w końcu już załamywała mi ręce, co ty dziewczyno wyprawiasz, ty dożyjesz w jednym kawałku do pełnoletności. Także ja właśnie tylko chodzę. Chodzę, spaceruję i to jest taka moja główna aktywność. Biegam w sensie jak idziesz do tramwaju czy do autobusu, bo inaczej to nie biegam. Ale... Czy byłaś aktywna zawodowo, kiedy zdiagnozowali cię? Tak. Byłam zawodowo aktywna, różne stowarzyszenia takie zawodowe, niezawodowe, organizacja konferencji, to wszystko robiłam, to wszystko nawet dobrze wychodziło. Także to jest bardzo ważne, no trudno, żeby każdego namawiać, żeby był taki aktywny, bo anuż zachorujesz na Parkinsona i wtedy ci będzie trochę lżej, ale właśnie taka kontakt z innymi ludźmi bardzo ważny jest, naprawdę. Ale po diagnozie jeszcze pracowałaś? Już niewiele. Pracowałam w szkole prywatnej, ale już niewiele. I to głównie dlatego, że studenci sprawiali mi tyle kłopotów. To była prywatna szkoła na poziomie licencjatu. Miałam zajęcia i magisterskim też seminarium. Bardzo. To są zupełnie inni studenci. To nie są ludzie, którzy studiują tak jak my, którzy chcą. To byli tacy, którzy właśnie przepisali jakiś kawałek z internetu, wrzucił, tak. Nawet sobie niektórzy nie zadawali takiego trudu, żeby to jakoś ujednolicić. Także to, i to mnie tak zniechęciło, że przestałam już pracować. Rozumiem. Tym bardziej, że już nie muszę. No tak, ale cały czas starasz się być aktywna umysłowo, w sensie czytasz. Tak, oczywiście. Bardzo dużo. Mam na przykład taką bibliotekę dotyczącą Parkinsona. No, wiadomo, że trochę ich jest. Może później zrobisz nam po prostu zdjęcie i podzielisz się tymi notatkami, bo rozumiem, że chciałaś, że jako naukowiec i badacz w momencie otrzymania diagnozy po prostu zaczęłaś gmerać, mówiąc. Jeszcze przed diagnozą. Ja do każdego szłam właściwie zdiagnozowana przez siebie samą i właśnie szukałam potwierdzenia, że ja mam rację. Także tutaj. Ja myślę, że nie byłam dobrym pacjentem, Byłaś gorliwym pacjentem, bo chciałaś wiedzieć, co ci jest. To chyba nie jest zła cecha. No chyba nie. Ale ja myślę, że lekarze, że większość lekarzy to chyba tego nie mówi. No, znaczy ja rozumiem, ale trzeba brać pod uwagę też to, że no, teraz żyjemy w takich wygodnych czasach, gdzie nie jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na lekarza z naszego powiedzmy okręgu, tylko jeżeli coś ci nie pasuje, no to tak jak mówisz, możesz zamknąć drzwi, podziękować, wziąć swoją kartę i pójść czy pojechać nawet na drugi koniec Polski, gdzie też pewne rzeczy są refundowane, więc no, jest to wygodna forma i te odległości też nam, dzięki temu też ci lekarze i ta służba zdrowia też się przybliża, no nie w każdym mieście można otrzymać taką samą jakość opieki, no to trzeba powiedzieć sobie otwarcie, bo po prostu no, nigdzie takich samych ludzi się po prostu nie spotka, więc... Sama Łódź ma przecież dobrą opiekę taką i specjalistyczną i ogólną, no bo to jest Łódź, bo to jest duże miasto. No tak. To działaś tak. No właśnie, także widzisz. A powiedz mi teraz o samej publikacji. Dlaczego w ogóle zdecydowałaś się na napisanie takiej książki, która chciałabym przedstawić Państwu, że to nie jest książka typowo popularno-naukowa, jest to raczej forma zebranych, właściwie różnych form, bo są i mamy i wywiady, i opis taki bardziej pod kątem choroby, ale też opis pod kątem takich przemyśleń, dlaczego ta choroba w ogóle się pojawiła. Są też, że tak powiem, zaproszeni goście, więc no warto też wspomnieć, że można tutaj poznać troszeczkę, no, że tak powiem, przypadek od samego początku. Więc książeczkę napisałam po to, żeby ci, którzy już mają zdiagnozowaną chorobę, żeby poznali jeszcze jedną osobę, to znaczy Krystynę Baranowicz, która jest konkretna, tu była, tu przeżyła, żeby ich podejście do choroby zmieniło się, jeżeli jest takim niekorzystnym podejściem oczywiście.
No jest, ja nie wiem, być może to widzę. Na sekundeczkę. Wracając do pytania, dlaczego postanowiłaś napisać tą książeczkę? Żeby opisać swój przypadek, który uważam jest przypadkiem no, godnym poznania, dlatego że jest różny, bo my chorujemy bardzo różnie, prawda? Każdy Parkinson jest inny. Mój właśnie był taki, a więc można by go było poznać i porównać, czy jest tak, czy jest inaczej. To nie jest poradnik w sensie opisania, jaką dietę trzeba stosować, jak się należy zachowywać i tak dalej. To jest taki trochę pisany z przymrużeniem oka chwilami, żeby to nie była taka nudna cegła. I powiedziałabym, że ta książka ma dwie warstwy, taką edukacyjną i informacyjną. I bardzo bym chciała, o czym tutaj nie napisałam w adresacie, w takim wstępie, do kogo ta książka jest adresowana. Ona jest także tak, tu nazywam ku pokrzepieniu serc. Ale chciałabym, żeby taką książeczkę przeczytali wszyscy, którzy tylko potrafią czytać, można powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że sama spotkałam się z wieloma przypadkami takich nieprzyjemnych takich reakcji na swoje zachowanie. A to mi ktoś tam powiedział, że, no, że taka młoda i taka ładna i taka stara i tak rano i taka pijana. Albo, że pani w teatrze czy w kinie zwraca mi uwagę, żebym przestała się tak wiercić, bo jej to przeszkadza. A na dodatek ma pani jakieś tam dzwoniące bransoletki i tak dalej. Jakiś tam pan kazał, prosił mnie o to, żebym z nim zatańczyła boogie-woogie i tym podobne. Ja wtedy nie reagowałam. Tego dzisiaj żałuję, bo powinnam była zareagować i powiedzieć, że to jest choroba. Że to, że ja pląsam, to nie jest związane z tym, że ja tak chcę, tylko ja tak muszę, bo inaczej nie można. I myślę, że gdyby tę książeczkę poczytało więcej osób, to ta świadomość, że są ludzie, którzy mają taką chorobę i ta choroba jest związana z takimi zachowaniami, byłaby dobra. Więc ja sama już dystrybuję tę książkę, gdzie mogę. Pani u rzeźnika mięsnym dam, pani w kiosku ruchu, pani na działce. Także jak tylko jakoś taka nasza rozmowa zejdzie na jakieś tam choroby, albo sama prowokuje, po prostu mówię, mam chorobę Parkinsona. Jeśli panią to interesuje, to proszę bardzo. I wyciągam z kieszeni książeczkę i daję. Także tutaj myślę, że to jest bardzo ważna rola do spełnienia tej książeczki. Mam nadzieję, że spełni. Że widzisz, tobie pojawiły się przyjemne rzeczy, ale czasami pojawiają się sytuacje, kiedy człowiek na przykład na ulicy dostanie przymrożenia. Przecież to jeden z częstych objawów. Właściwie może to się zdarzyć w każdym miejscu i nie wiadomo, czy ta osoba, która będzie obok, będzie w stanie zareagować, czy po prostu uspokoi, bo jest jakiś, trzeba po prostu taką osobę no, powiedzieć, że to minie, że to uspokoić, żeby po prostu to napięcie też mu nie kumulowało tego objawu. Natomiast no, mało osób w ogóle o tym wie, a mimo wszystko przymrożenie jest jeden z takich częstszych objawów choroby, więc to jest super, że po prostu mówisz o tym, że no tak, oprócz ludzi zdrowych w naszym społeczeństwie są ludzie chorzy i również o nich troszeczkę powinniśmy wiedzieć. No niestety o przymrużeniu, które rzeczywiście powinno być znane i że takie się rzeczy zdarzają, nic nie napisałam w tej książce. Dlaczego? Bo ona dotyczy tylko i wyłącznie moich przeżyć, ponieważ ja tego nie mam, to na ten temat nic nie napisałam. Także, ale są rzeczy, które na przykład osoba, która z chorobą Parkinsona się dowiedziała, że jej zaburzenia węchowe są związane z chorobą. Bo to przeżywam, prawda? To, co mam to do powiedzenia, to podaję. Czyli ale nie masz węchu? Proszę? Ty też miałaś problemy z węchem. Tak. Co się objawiało, co poznałam na perfumach. No tak. Tak, to myślę sobie, no to pewnie pani wzięła i oszukała, prawda? Wylała, dolała i tak dalej. Tak, z węchem. Z węchem mam problem i ze ślinieniem. Moja mama też straciła węch w wieku 33 lat i właściwie nikt nie był
Nie łączyliśmy tego. Znaczy, mama na pewno nie łączyła tego w żaden sposób. Natomiast no, dosłownie można było przypalać przy niej potrawę i właściwie by się nie orientowała. Także... No to dosyć niebezpieczne, jak jeszcze taką kucharką jak ja, która pali garnki co miesiąc, to myślę, że tak. Tak, no i na przykład te sny takie, które są, które człowieka przerażają. To przeżyłam. Mhm. Także to jest rzeczywiście studium przypadku, to jest studium mojego przypadku tylko. Jak czegoś nie doznałam, to nie opisywałam to. Co jeszcze bym ci chciała powiedzieć? Znaczy, ja bym chciała powiedzieć, że podziwiam to, że nie boisz się mówić, bo to jest, ja nie jestem osobą chorą, nie mogę się wypowiedzieć, ale widzę, że z jednej strony jest to krępujące, ale z drugiej strony każdy z takich osób, którymi ja się zetknęłam, chce zostać usłyszanym, chce mieć tą chwilę, gdzie będzie w stanie powiedzieć, że no, jak się czuję, jakie ma doświadczenia, czy są one tylko pozytywne, czy negatywne, po prostu gdzieś jeszcze ten swój głos, że tak powiem, uzewnętrznić. I tu jak najbardziej taki zapał do tego i w ogóle forma, którą wybrałaś, jest świetna, bo dzięki temu, tak jak mówię, można dotrzeć do różnych osób z różnych miejsc w kraju. I to też mam nadzieję, że nam się uda, że tak powiem, za pomocą fundacji tutaj zrobić, żeby osoby, które są zainteresowane tą twoją publikacją, mogły ją otrzymać. Chciałabym cię jeszcze spytać o to, bo do książki zaprosiłaś również osoby z zewnątrz, po to również, żeby przedstawić no, ciebie jako pacjenta i jako, że tak powiem, osobę bliską. I to też jest ciekawy punkt odniesienia, żeby pokazać, że no tak, troszkę się zmieniłaś i to może być przerażające. Z drugiej strony, no to nie zmieniłaś się cała ty, prawda? Tylko, nie wiem, twój sposób codziennego funkcjonowania, prawda? Tak, więc to jest moja przyjaciółka, od której się właściwie zaczęło. Od rozmowy takiej. Ja mówię, wiesz, bo ona zaczęła, że jesteś inna, że ja mówię, no to w takim razie opisz to. Ona tak na mnie spojrzała i za 2-3 dni przyniosła mi ten tekst, który mnie po prostu wzruszył, że tak to widzi. No i potem pomyślałam sobie, no to pójść za ciosem i zrobić to dalej. Zapytać mojego siostrzeńca, który właśnie na tych Filipinach razem ze mną był. I tu są także takie teksty naszego kolegi Jacka Norberta i uwagi pierwszego prezesa tego stowarzyszenia. Także starałam się tutaj zrobić jak najwięcej. Nie wyszła mi jedna rzecz, którą planowałam. Chciałam, żeby powstał tekst o czułości między osobami chorymi. I tu zwróciłam się do osoby, do żony Parkinsonika, ale ona powiedziała, że nie da rady, nie uciągnie tego. Wydawało mi się, że to byłoby bardzo dobre, jak sądzisz. Wiesz co, przeczytałam taką książkę, niedawno została wydana o dopaminie. I tam w ogóle jest napisane, jaki wpływ dopamina ma na nasze zachowanie i na nasze funkcje, właściwie na to, że on się chce. I dotyczy to również miłości. To jest przekaźnik dobrych uczuć. No właśnie. Dlatego też nie dziwiłabym się osobom, że tak powiem, w małżeństwie, które nie chcą o tym mówić, bo widzisz, no, obiecujemy sobie, że będziemy ze sobą no, w zgodzie na dobre i w chorobie, ale zakładamy również, że ta druga osoba, no, że tak powiem, będzie, a Parkinson troszeczkę powoduje, że ta osoba jest, tylko jest zagłuszona, taka jest schowana głębiej i no trzeba być też w tej kwestii po prostu wyrozumiałym, że nie każdy jest to w stanie udźwignąć
Ja też czasami po prostu w swojej no, niecierpliwości, czy po prostu, bo to nie jest normalne, wkurzamy się, że nie wiem, że mama się spóźnia, czy się guzdra, czy coś po prostu robi, czy gdzieś coś przedstawia, ale z drugiej strony, jak już ma dzień, gdzie chce coś powiedzieć, gdzie to trzeba ją po prostu dać jej być mamą, więc... Ja po prostu z jednej strony rozumiem, staram się rozumieć jedną stronę i staram się rozumieć drugą, a temat bliskości jest ciężki, bo bliskości każdy z nas potrzebuje, prawda? I nieważne, czy jest się chorym, czy nie. Także ktoś humorystycznie powiedział, że może warto by było, ja nie mam zwierząt, u mnie w domu też nie ma, ale że koty przynoszą dobrą energię i może, że tak powiem, warto w którymś momencie pomyśleć o takim właśnie zwierzaku. Śmiesznie, bo nie śmiesznie, ale z drugiej strony no, to są te zwierzaczki, które się tam przytulają, więc jeżeli nie można od osoby bliskiej takiej bliskości uzyskać, to może warto poszukać w zwierzaczku, no śmieszkiem, żartem. To felinoterapia, to w pedagogice specjalnej także się zaleca, nie tylko dogoterapia, ale także i z kotkami, tak? Dla starszych osób zwłaszcza. No właśnie, więc widzisz, ty sama wiesz z badań, że no takie rzeczy dawały efekty, że przebadali, więc no wiesz, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, ty masz dosyć twardy temperament, podejrzewam, że ukształtowany przez dużą ilość osób i to, że w ogóle chciałaś jako pedagog uczyć, no to też jest kontakt, otwartość, prawda, prowadzenie wykładów, to też jest coś, co miałaś na co dzień. A no, jeżeli ktoś był gdzieś z boku, pracował sobie na swoich rzeczach, czy nie wiem, jakoś tak, to później też nie będzie w stanie tak otwarcie mówić na przykład o tym, że jest osobą chorą, prawda? Tak, i to w ogóle jak znosimy chorobę Parkinsona, tak jak powiedziałaś, zależy nie tylko od nas, od tego, jak ta choroba się w nas rozwija, ale także od naszego otoczenia, od naszych bliskich, prawda? Czy ci bliscy będą nas traktowali, że jesteśmy dla nich ogromnym obciążeniem, bo jesteśmy, bo na pewno jesteśmy, prawda? A i w związku z tym nie zaczną budować takiej postawy, przepraszam za to, że żyję u osoby chorej, bo to jest także bardzo niebezpieczne. Jeżeli osoba chora w związku z tym, że ma taki nadmiar opieki, nie zacznie wykorzystywać tej sytuacji swojej, prawda? To żądać, bo ona potrzebuje, bo ona to, bo ona tamto. Bo... No takie, to przepraszam, takie, że żyje, to nie jest bardzo dobra postawa na tego. To nie może być, choroba nie może być strategią, nie może wyzwalać jakichś roszczeniowych takich zachowań. Ja na przykład, jak sobie myślę o czym, co mnie może spotkać, to właśnie biorę to pod uwagę, że będę sama, dana tylko i wyłącznie na własne siły, na własną umiejętność rozwiązywania jakiegoś problemu. I w związku z tym, w jaki sposób mogę sobie zapewnić dodatkową opiekę. Czy to będzie prośba o opiekunkę, która będzie przychodziła z PCK na 2 godziny dziennie, czy to będzie pobyt w domu takim, jak on się tam nazywa, starości pogodnej, sami swoi, takie nazwy są różne, czy tam będę. Bo może właśnie to też mi łatwiej to przychodzi, dlatego że myślę tak do przodu, co może być. Oczywiście wszystkie moje pomysły, co może być, się nigdy nie sprawdzają, to już sprawdziłam, to, że zawsze jest to wyjście inne. Ale na przykład zauważam teraz, pewnie też zauważyłaś, że mam jakąś taką lekką skłonność do dyskinacji jakiejś takiej w czasie naszej rozmowy. To są nasze emocje, to są moje emocje, także one mi przejdą. Także że jeżeli ktoś wie o moim DBS-ie i mnie obserwuje i mówi, że to nic nie pomaga, to go trzeba wyprowadzić z błędu bytu. To są emocje moje. Także nic z tego. No i tak jak powiedziałam, żeby to tak, taką książeczkę rozpowszechnić, bo to może dać. Niech inna osoba napisze inną taką, prawda? Zróbmy może konkurs. Przepraszam, że wchodzę w jakieś kompetencje i podrzucam.
jakiś konkurs taki. Niech napiszą ci, którzy właśnie mają innego rodzaju zachowania. A że nie wszyscy chcą o tym mówić i pisać, to ja wiem, bo ja tego swojego lekarza zapytałam, czy mógłby mnie skąd, bo wiem, że, bo ustawiał tam komuś coś tam jeszcze, czy mógłby mnie skontaktować z taką osobą. Powiedział, że nie, że ta osoba sobie nie życzy, to jest osoba młoda, jeszcze pracująca, więc chce pozostać anonimowa, więc są takie osoby. Mimo, że właściwie rozmawialibyśmy na tej samej płaszczyźnie. No tak. Nie życzył sobie takiej. Może jak mój lekarz da tę książeczkę, to może być, to może zmienić zdanie czy coś. Wiesz co, Krysiu, może z takim konkursem, że tak powiem, na tą chwilę, no to może zaproponujmy ten, który proponowałaś wcześniej, czyli jakbyś pozwoliła pokazać nam tą okładkę. I pytanie jest, proszę Państwa, następujące. Oczywiście wybierzemy najlepsze odpowiedzi, jeżeli przekażecie nam, co okładka symbolizuje, jak wy, że tak powiem, odczytujecie tą okładkę i co ona Wam według Was przedstawia. I wszystkie takie odpowiedzi oczywiście przyjrzymy i wybierzemy, Pani Krystyna myślę, że nam pomoże, wybierzemy najtrafniejsze i do każdego, że tak powiem, zwycięzcy taka książka również zawędruje, czy zostanie wysłana. Także myślę, że warto tutaj... Mogę nawet podpisać taką książkę. możemy również umieścić autograf. Myślę, że warto, tak powiem, taką książkę przeczytać. My również otrzymaliśmy część nakładu i postaramy się w najbliższym czasie przekazać informacje, w jaki sposób taką książkę można otrzymać od nas. Krysiu, czy chciałabyś coś jeszcze dodać dla osób chorych na koniec tej naszej rozmowy? Żeby wierzyły w ludzi, którzy są obok, którzy mogą pomóc, bo to jest bardzo ważne, ta wiara i to, że razem nie pokonamy tej choroby, ale będzie nam żyć. No, myślę, że to jest bardzo trafne na dzisiejszą rozmowę, także moim i Waszym gościem była Krystyna Baranowicz, także bardzo Ci dziękuję za rozmowę i miłego dnia.